Siema, w dzisiejszym odcinku losujemy, na czym jeździmy przez cały dzień. A do wyboru mamy deskę, hulajnogę oraz rolki. Ulala. Serio? Tak, i teraz będziemy losować, na czym będziemy jeździć przez cały dzień. Uwaga, ja będę jeździł na deskorolce. No nie! Idealnie. Ja! Dzipek też chciał deskę, to wiem. Dobra, uwaga, zobaczymy, na czym ja będę jeździł. Hulajnoga. Co? Na hulajnodze? Co to był za dźwięk? Ej, w ogóle, nie? Kurde, a mogę wymienić na coś innego? Na przykład, nie, wiecie, no, co? Nie, czekajcie. Zastosowane. Ja na fotelu będę jeździł. Od zawsze jeździłem na fotelu. W jaki sposób będziesz jeździł na fotelu? Grzesiu, to abyś chociaż trochę sportowy odcinek. A. Dobra, czyli mi zostały rolki jednym słowem. No, super, fajnie, cieszę się bardzo. Lubię jeździć na rolkach, rolki są spoko. Ej, dobra, czyli zasada jest taka, że ogólnie nie możemy się rozstawać z naszym sprzętem, czyli co najmniej go dotykać. A ja teraz idę po jakiekolwiek buty na deskę. Ale dawno nie miałem w ogóle rolek na sobie. Słuchajcie, to ostatni raz miałem chyba z 8 lat temu. Coś takiego. Nie wiem już, jak się jeździ, szczerze mówiąc. To co, czyli od teraz nie możemy ani razu przestać dotykać rzeczy, no to na które mamy jeździć. Ja chyba mam łatwo. Ty masz bardzo łatwo. Ja i Grzesiek możemy się zapomnieć. I no co, panowie? Ty, ja nigdy nie puszczam hulajnogi. Zawsze, zawsze jak jeżdżę na hulajnodze, nigdy jej nie puszczam. Nigdy. Na początek może zobaczmy, czy w ogóle umiemy jeździć na naszych przyrządach. A to by było najlepiej zrobić przed halą. A co jeżeli ja zrobię trik na tej desce i spadnę, przewrócę się po prostu. No ale wtedy to... przegrywam? Nie, nie. Ale spadanie jest elementem jazdy na desce, ja myślę. Tak. No właśnie, no właśnie. Trzymaj mnie. Patrzcie na mój trik. Skręcam. O, proszę bardzo. Ej, Zipek, challenge dla ciebie. Pojechać dzisiaj tyłem, chociaż przez chwilę. Ale tyłem jest mega easy jechać. Ale zaliczony challenge. No ale tak wiesz. Nauczyć się. Dawaj, teraz ty jedziesz tyłem, tak rozszerzasz nogi, stary, znasz trik Coffin, że kładziesz się, stary, tak na desce i ja przejeżdżam, stary, pod tobą. Dawaj, robimy to. A ja będę jak taki głupi kidos na skateparku, będę wszystkich wkurzał. Mama! Mama! Patrz, jaki trik umie! Czyli co, stary, gdzie masz tę deseczkę? Tutaj trzymasz. Tutaj trzymam cały czas, spokojnie, czekamy na chłopaków. Się nie zmieścisz, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Chcesz tutaj, no. Pamiętajcie, że nie mogę puścić tej hulajnogi. Jest jedna fajna rzecz w tych rolkach w ogóle. To, że pierwszy raz w życiu jestem wysoki. Ty wysiadłeś bez problemu, tak? Tak, ale Zipek w tych rolkach, zobacz. No i przy tym samochodzie... Ja, o, dobra. Wyjąłem jedną nogę. Ostrożnie, panowie, nie zarysować. Nie chcę zarysować twojego auta, Miłosz, bo ten drugi to tam wywalone. Stary, ja nawet jakbym to auto zarysował, to nie wiadomo, która rysa zrobiona jest przeze mnie. Widzowie, ja założyłem czapkę skaterską. Bo jak można być skaterem bez czapki skaterskiej? Ja nie wiem. Dawajcie, lecimy! Ale jazda! Ej, mam dla was challenge, dawajcie, kto szybciej będzie jeździł, kto szybciej. Tam są chłopaki i teraz będą się ścigać. Dobra, panowie, gotowi? O kurde, myślałem, że Miłosz. Ale chyba Ernest był pierwszy. Jest, drugie miejsce, ja chciałem drugie przecież. O kurde, przegrałem. Oto zwycięzca dzisiejszego konkursu. Gratulacje, dziękuję bardzo, gratulacje. Dziękuję, bardzo się starałem. Byłeś blisko, Grzesiu, brawo. Nagroda to był buziak kamerzysty. Ale panowie, powiem, że taki dystans, to jest zaskoczony, że tak blisko siebie byliście. Myślałem, że ktoś z was będzie daleko w tyle. Ja myślę, że największy dystans na spokojnie bym wygrał. No nie wiem, ja się bałem jechać, bo mam rozwalone łożysko i w każdym momencie może mi się zatrzymać. Ale to jest męczące. Niestety, ale nie przewidziałem jednej rzeczy, że strasznie nogi bolą w rolkach. To tak okropnie. Uf, nie wiem, czy wytrzymam bardzo długo w tym. Ja ci współczuję. Myślę, że będę pierwszy, który jednak bo ja planie. Po pół godziny już nie mogę jeździć w rolkach, stary, bo tak stopy bolą. Nie, tak, ja tak samo mam na łyżwach, ja, że też no, nie mogę na łyżwach tak samo. Stary, to jest spot, prawda? Tutaj masz różne takie. No i musisz wymyślić jakiś trik, zrobić go tutaj, na przykład jakiś wiesz. Uwaga, ja mam pierwszy trik, ale dawaj. Czy będę miał punkty bonusowe za to, że idę pierwszy i Zipek może ode mnie ściągnąć, no? Przecież ja szedłem pierwszy. Jak mam cię ściągnąć? Mam kurde rolki! Ale Ernest, nie bierz udział w tym konkursie, bo to ty stawiasz. Ja nie. Przecież stary, ja tutaj, zobacz, koczyłem, aż pokolorowałem murek moją deską. Okej. Okay. Yes! Jak miałbym to skopiować, Grzesiu? No jedną nogą się odpychasz, a drugą jedziesz. Przecież to wygląda tak samo jak mój trik, tylko z jednym. Ej, stary, powiem ci tak, będzie mocne. Ooo!
Jo, jak dobrze! Ej, to jest dobre, jak mu się uda. Ej, na razie. Ja się spodziewał, że mi się uda. Na razie najlepszy trik. No! Chyba oszalałeś! Najlepszy. O, 2 punkty mniej niż ja ma na pewno. Kali od 1 do 2. Zgadzam się, jego był bardziej hardkorowy. Dobra, Bubble Tea wygrał Zipek. Ja? Yes! Jak to? No stary, zrobiłeś bardziej hardkorowy trik. Wystarczy? No żaden nie był zbyt hardkorowy. Mój zresztą też nie był. Więc chłopaki, no musiałem jakoś wybrać. Padło na Zipka, dlatego że ma ciężej niż Grzesiek po prostu w tym odcinku. Widziałeś zakaz rolek Zipa? Ale jak jest zakaz rolek, to dobrze, bo ja mogę jeździć na desce. Niestety, ale okazało się, że jest zakaz rolek, więc ja zostaję tutaj, panowie. Stajesz powodzenia. Tutaj? No a co mam robić? Zdejmij i idź w skarpetach. Nie mogę! Stwierdziłem, że nie powinienem nosić deski pod ręką, więc będę jeździł też po galerii, stary, jednak. Jak to jest, że w centrum handlowym zakazują tylko i wyłącznie rolek, a nie zakazują niczego innego? Na przykład taki desk jazdy na deskorolce. Uważajcie na ochronę tylko, chłopaki. I bez kitu. Bo będą nas chcieli wywalić stąd zajeżdżenie. Dobra, to ja bym chciał po prostu jakiś z kulkami pękającymi. O smaku papaja. A to jest dobry owoc. No może być marakuja w sumie. Duży i wezmę 2 razy taki duży. Jak coś, przez cały czas jestem na rolkach, żeby nie było. I powiem szczerze, że jak już tak sobie usiadłem i nic nie robię, to nagle ból zupełnie minął i mogę dalej jeździć w sumie. Jeszcze przydałoby się jakieś skaterskie żarcie kupić, więc jadę w takim razie po kanapkę z Subwaya. Mamy już wszystko, Ernest? Mamy wszystko, no. Ciężko się jedzie aż. Jezu, siedzę już tutaj około 20 minut i dalej ich nie ma. Ja nie wiem, co oni robią. Ej, aż smutne to jest patrzeć na niego tam, nie? No, z pół godziny się. A on tam jest faktycznie? A jest faktycznie. Tak się wygrywa właśnie, panowie. Wszystko, co było wcześniej, stary, się nie liczy, dlatego że nie było ustalonych zasad do końca. Ale faktycznie musimy się poruszać, więc nie możemy się poruszać inaczej niż jeżdżąc na desce. Nie mów, że na hale wracamy na swoich sprzętach, stary. Nie mów mi tego. No od tej pory nie możemy cheatować, skoro tak ustaliliśmy. Więc Miłosz jedzie sobie furą z kamerą, a my z GoPro jedziemy na naszych sprzętach. No to co, na razie, Miłosz. Siema. Cześć, jakby co, to w kontakcie jesteś. Wiesz, daj sobie radę tym samochodem. Dobra, to chłopaki biorą sobie prowiant na drogę, bo to nie ma żartów. To co, spadamy? Dobra, jedźcie, panowie, powodzonka. Po 2 minutach jazdy, Zipek, uwaga, niestety, ale nam tutaj po prostu padł, dlatego że go za bardzo bolą stopy od jazdy już na rolkach. W końcu Królewicz ruszył. Gdzie mamy jechać? Ej, Grzesiu ma przerąbane. On nie może jeść i jechać jednocześnie. No, ale ja już zjadłem. Co jest, jak daleko? Jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi już na hale. Ciekawe, jak panowie się czują. Co? Jak tam? Co? Jak się czujesz? Zarobiście. Sztos, powiedz. Nie zmęczony? Nogi mnie bolą trochę tylko. No cóż. A ciebie bolą? Czyli nie? Ciężki rywal? Nie, mnie w ogóle nie bolą. Stary, nic a nic, zero. Totalne. Serio? No. Jak to, Bernard? Jak się trzymasz? Najgorzej! Jest tak ciężko! Czemu? No stary, ta deska nie jest do jeżdżenia, tylko do triku. Ja się poddaję. Co? Żartowałem! Nie ma takiego oszukiwania, jak następnym razem powiesz, że się poddajesz, to się poddajesz. Choćbym się miał zesrać, to się nie poddam. Ja też w nie. Życiu. Ja też nie. Panowie, już za chwilę pojawi się nasza hala. Jest hala, no! Uwaga! Jest! Przez pole! Serio? Musimy przejechać przez pole. Panowie, mam złą informację. Musimy jechać przez to. A na lajcie, stary. No my tak, a Ernest? Też on na łatwo. Czy to się liczy, Zipek? W sumie tak chyba. Patrz, dobra, u mnie nalajcie. A czekaj, ej, patrz. Dobra, dasz radę. Bolą mnie nogi, panowie. Ja chyba odpadnę już zaraz. Słyszę chłopaków, ale nikogo nie widzę. Co jest, panowie? Nawet nie wiesz, jak to było ciężkie i w ogóle jak wszyscy jesteśmy spoceni i zmęczeni. Umieram. Muszę wam się powiedzieć jedną ważną rzecz. No. Daję się. Nie, teraz? No, w sensie chętnie bym się ten z wami pobił jeszcze na to, ale kurde, tak mi nogi wymiękają po tym. Grzesiu, zostaliśmy tylko my w tym pojedynku. No tak, no. Co oznacza, że musimy to jakoś rozstrzygnąć sobie tak naprawdę. Myślałem o skateparku, dlatego że chciałem się nauczyć jakiegoś triku, albo przynajmniej zrobić jakiś trik. Niechętnie się zgodzę, bo wiem, że ty jesteś kotem na skateparku. Ja na skateparku to tylko byłem, jak musiałem przejść gdzieś, żeby szybciej było, nie? Ale tak więcej razy nie byłem. Chyba że zrobimy, kto się nauczy nowych trików. Nowy trik, wybieramy sobie. No bo ja dużo umiem w sumie. No. Dobra, coś się wymyśli. Dojechaliśmy właśnie na skatepark i teraz będziemy się uczyć jednego nowego triku. Jakiego? I ja i Grzesiek jeszcze nie wymyśliliśmy. Możesz mi pomóc wymyślić na desce? Czyli ja wymyślę dla was, każdemu z was po triku. Serio? Ten, który wymyśli, zrobi go szybciej, tak. Ten wygrywa. No dokładnie. Dobra. To ja się rozgrzewam teraz, a Zipek myśli nad trikiem. Co można mu im wymyślić, stary?
jakieś. Na pewno musi być porówno, nie? Tak samo trudno. Myślę, że Ernestowi to cokolwiek, bo mu dzisiaj bardzo nie idzie na tej desce ogólnie. Ja myślę, że samo przeskoczenie na przykład piramidki, to już będzie git. Na przykład Ernest, żeby zrobił Oli po prostu, a... Albo na ten, na boksa. Na małego boksa. O, obaj niech wskoczył po prostu i tyle. Sprawa jest taka, macie wskoczyć na boksa, obaj, no. I zeskoczyć. I kto pierwszy tyle? Jak wskoczyć na boksa? Normalnie. Tak na klejnodze. Ale musisz też zjechać, czy tylko wskoczyć? Muszę zjechać, no. No, blisko byłeś. Nice, 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 zeskocz teraz. Yeah. Co? Tak, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Dobra, czyli co, przegrałem? No ten challenge, tak. Gratki. Ale jeszcze... Ale idźcie sobie, pobawcie się. A ile challenge? Nie wiadomo. Na razie nie ma jeszcze ustalonej, ale sobie jeździcie, na razie pobawcie się i tak dalej. Teraz jest tak naprawdę najfajniejsza część tego filmiku, bo możemy sobie pojeździć i porobić jakieś triki. Stary, mój dzisiejszy challenge to jest zrobić dolfina. Stary, a te rzepy dają ci plus 5 do prędkości? A no, jasne, że tak. Ej, czy da się nagrywać z GoPro i jeszcze zrobić jakiś trik, stary? Zazdro, że macie na czym jeździć, ja nie mam na czym. O, nice, skąd ty skleiłeś, stary? O nie, ja stąd nie zjadę! O nie! Jeżeli ciebie to pocieszy, to z mojej perspektywy wygląda to mega słabo. Serio? Tak. Tak, dawaj! Dobra, kto mnie zawiezie na SOR? Ej, Grzesiu! No? Ja chyba cię pokonałem. O nie! Chciałem powiedzieć tylko, że ja mam cały czas deskę przy sobie i nie ruszam się, stary. A ty nie masz w ogóle przy sobie hulajnogi. Co mi zabrali? Więc dzięki widzom pokonałem Mistera G, który zszedł właśnie ze swojej hulajnogi, a ja cały czas na deseczce. Dobra, to jaki dzisiaj macie nastrój? Esunia! Wszyscy mają S tutaj. Słaby, bo czwórkę z plusem dostałem. O nie! Czwórkę z plusem! Uuu, to co? Udało mi się w takim razie zwyciężyć. Tak, ostatni zszedłem z deski. No. Gratulujemy. Dziękujemy, Ernest, wygrałeś ten challenge. Dzięki, dzięki. I w związku z tym postanowiliśmy, że ci damy mały upominek. Proszę bardzo. W stówce, no. Za dobre zwycięstwo. Ci skład się składa na nagrody dla mnie dzisiaj, ale no zarobiście. Tak. Dwie stówy. Stary, byłeś dzisiaj najlepszy, nie? No, to prawda. Dobra, to widzimy się już jutro o 18:00, to na tyle. Na razie.